Dzisiejsze sobotnie rozważanie będziemy mieli na temat cechy, która jest, sądzę, w życiu ludzkim niezwykle istotna. Związana jest ona z relacjami, jakie ludzie nawiązują ze sobą nawzajem. No i myślę, że dzisiejsza także lekcja szkoły sobotniej, która odwoływała się do początku i pamiętamy, że w zasadzie, jeśli chodzi o początek rodzaju ludzkie, Bóg pozwolił naszym pierwszym rodzicom, szczególnie tutaj mam na myśli Adama, odczuć tęsknotę, odczuć troszkę samotność, co spotęgowało, myślę, jego radość, gdy po raz pierwszy spotkał Ewę i rozpoznał, że ta osoba właśnie, którą ma przed sobą, jest tą istotą, która jakby jest cząstką jego samego i to wywołało na pewno wspaniałe momenty w życiu Adama. Także od tego momentu wiemy, że także stał się poetą, prawda, gdyż uznaje się, że to, co powiedział, widząc Ewę, to właśnie pierwsza biblijna poezja, gdy mówił o Ewie, że ta dopiero jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. To rzeczywiście ta potrzeba, którą ludzie mają, aby mieć przy sobie kogoś, aby nie być samemu, jest bardzo silna. I chciałbym, byśmy na ten temat na podstawie Pisma Świętego dzisiaj rozważali. Kiedyś czytałem o pewnym człowieku, który został przez sąd skazany na karę śmierci. No i oczywiście wiadomo, że w takiej sytuacji walczy się, prawda? Na ogół walczy się o to, aby ta kara śmierci nie została zrealizowana. Można się odwoływać, można pisać o prawo łaski. No i w przypadku tego skazanego wszelkie drogi odwołań zostały porzucone, czyli niezrealizowane, zawiodły. No i ostatecznie tą karę śmierci wykonano, ale od momentu, kiedy ten człowiek znalazł się w celi śmierci, aż do wykonania wyroku minęło 23 lata. Także wyobrażam sobie, że w przypadku tego człowieka te 23 lata to była taki ogromny szmat czasu, w którym tliła się nadzieja i ta ostatnia nadzieja została zgaszona. No to było coś niewyobrażalne, nietrudnego, gdy ten człowiek przemywał w samotności i ostatecznie utracił to, co było jego nadzieją, ta nadzieja nie została zrealizowana. To jest taki obraz, jak współczesny też wymiar sprawiedliwości, w cudzysłowie w tym wypadku, by to należało powiedzieć, działa. I jak często ludzie potrafią też być bezduszni i po prostu tak te machiny urzędów działają w sposób taki, no właśnie, bezduszny, gdzie nie ma jakby świadomości, że ktoś to musi bardzo trudno i bardzo boleśnie przeżywać. A więc ludzie potrzebują, wiemy, że potrzebują Boga, ale dzisiaj właśnie chcemy zwrócić uwagę na to, że ludzie potrzebują ludzi. I ten pierwszy przykład naszej pary Adama i Ewy właśnie jest tego dobitnym dowodem. Ale myślę, że takim tekstem przewodnim do dzisiejszego rozważania może być tekst, który zawarty jest w Księdze Przypowieści Salomona. Możemy otworzyć sobie
Księgę Salomona, rozdział 17. I w tym rozdziale 17, werset 17. Bardzo proszę, aby ktoś z nas odczytał ten werset. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Dziękuję bardzo. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Tak? Czyli to jest jakby taki biblijny test na to, czy ktoś jest prawdziwym przyjacielem. Ja myślę, że taką dobrą ilustracją tego, że jedna istota żywa potrzebuje drugiej, człowiek potrzebuje człowieka, jest obserwowany nawet na takim poziomie relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Otóż miałem ostatnio taką przygodę, gdy odwiedziłem pewien dom. Tam był mały piesek i ten piesek, jak zobaczył kogoś po raz pierwszy, no to co piesek robi? Zaczął szczekać, prawda, i był agresywny. Ale okazało się, że bardzo szybko on się uspokoił, a jeszcze minutka, dwie i zaczął jakby zabiegać o względy tej nowej osoby. Łasił się tam, próbował jakoś być właśnie najważniejszy w całym towarzystwie. I ja myślę, że nawet gdy żeśmy dzisiaj rozważali przykład Ewy, która dosyć łatwo dała się wciągnąć Adamowi, to sądzę, że jednym z elementów, który powodował, że Ewa tak łatwo nawiązała relację z tą nową istotą, która się pojawiła, z tym gadającym wężem, to był fakt właśnie, że człowiek jest zainteresowany nawiązywaniem nowych relacji. Jest to dla niego ciekawe poznawać nowe osoby. Jest to interesujące, prawda? I w związku z tym ludzie oczekują, że na przykład wielkie przyjęcia, które nieraz organizują, gdzie będzie wiele osób, wiele nowych do poznania, czy starych przyjaciół. Oni wyobrażają sobie, oczywiście ci organizatorzy takich wielkich spotkań, że to dostarczy im mnóstwo takiej pozytywnej energii. Właśnie to, że będą mieli wokół siebie wiele osób, z którymi będą mogli porozmawiać, pośmiać się, pożartować, czy popowiadać sobie jakieś wspólne dawne przeżycia, czy dowiedzieć się jeden od drugiego, co u niego słychać. To jest jakby takim elementem, w którym też ludzie dostrzegają jakby spełnienie swoich potrzeb. Ale drodzy, właśnie ja chciałbym, abyśmy dzisiaj szli też tą myślą, którą przeczytaliśmy z Księgi Przypowieści, gdzie jest mowa o takiej przyjaźni, która szczególnie w trudnych sytuacjach ta pozytywna relacja pomiędzy ludźmi trwa. I pozwólcie, że tutaj kilka takich biblijnych przykładów, gdzie będziemy mogli na ten temat stwierdzić, że tak właśnie było. Pierwszą historią chciałbym zaproponować, abyśmy zerknęli do księgi, która jest taką księgą, można powiedzieć, niezbyt pokaźną, jeśli chodzi o rozdziały, ale jest jedną z pierwszych ksiąg biblijnych napisanych przez ludzi. Opisuje dawne wydarzenia związane z tym, że pewna osoba, można powiedzieć jedna z głównych bohaterek tej księgi, przeżywała naprawdę trudny moment. I oto w księdze Rut znajdziemy właśnie sprawozdanie o pewnej kobiecie, która nie tylko jeden moment przeżyła trudny, ale cały ciąg takich trudnych wydarzeń miał miejsce w jej życiu. Mianowicie mam na myśli historię Noemi. Pamiętamy tą historię, czy trzeba by było ją szczegółowo jakoś opowiadać? Znamy, tak? Więc
Noemi wraz ze swoim mężem mieszkała w Betlejemie, ale z powodu biedy, z powodu prawdopodobnie nieurodzaju, który miał miejsce w tamtym czasie, zdecydowała się razem ze swoim mężem na emigrację do kraju Moabitów. No to już pierwsze wydarzenie negatywne, prawda? Gdzie z powodu braku chleba decyduje się na opuszczenie swego kraju i udanie się do kraju, gdzie wydawało się, że warunki życia będą lepsze. Tam synowie, których posiadało to małżeństwo, znajduje towarzyszki swego życia. I tu mógł być kolejny problem dla rodziny izraelskiej, mianowicie to były Moabitki, prawda? A tutaj Izraelici, więc można powiedzieć takie związki, które niekoniecznie ze strony rodziców były odbierane pozytywnie. No bo my wiemy, że dla Boga bardzo istotne jest, żeby wśród Jego ludu były zawierane związki małżeńskie, które szczególnie są związane z tym, że obydwie strony są zainteresowane, aby iść Bożą drogą. Więc prawdopodobnie to także wywoływało jakieś taką burzę różnych myśli w sercu tej kobiety Noemi. No ale generalnie te synowe okazały się całkiem w porządku. Miały na imię właśnie Rut i druga miała na imię Orpa. A więc tutaj wydawało się, że było Boże błogosławieństwo. Niestety radość nie trwała zbyt długo, bo po pewnym czasie umarł mąż. Umarli też synowie, tak? No i można powiedzieć, sytuacja stała się dla tej kobiety bardzo trudna. No bo co tu teraz robić? W tamtym czasie nie było zasiłków emerytalnych, nie było rent, prawda? Żyło się z tego, co człowiek pracą jakby uzyskał, ewentualnie miał jakieś oszczędności. No ale wiemy, że tutaj właśnie z powodu biedy ci ludzie wyemigrowali, więc nie sądzę, żeby sytuacja materialna Noemi w jakiś sposób pozytywny wyglądała. Raczej nie. Zresztą późniejsze losy na to wskazują, że po prostu nie miała nic. Tak? Noemi w tej trudnej sytuacji decyduje się na powrót do ojczystego kraju, do Betlejemu. No i wtedy jest takie ciekawe sprawozdanie, które Pismo Święte podaje. W pierwszym rozdziale Księgi Rut czytamy słowa. Może przeczytamy taki troszkę obszerniejszy fragment, pierwszy rozdział od wersetu 7. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swych synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża. I pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jeszcze jest nadzieja, nawet choćbym jeszcze tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wyczekałybyście, aż dorosną, czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana.
lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. A więc okazuje się, że w tej historii jest pewien taki moment, gdy te wszystkie trzy kobiety rozmawiają ze sobą. Osobą wiodącą jest Noemi. Możemy powiedzieć, że Noemi zachowuje się jako kiepski ewangelista w tym momencie, bo wiadomo, że tak byśmy dzisiaj pomyśleli, że to trzeba te dziewczyny ewangelizować i wręcz mówić do nich: słuchajcie, mimo że biednie, ale w Betlejemie przynajmniej w Boga prawdziwego wierzą, a wiecie, jak to z tymi bogami Moabitów, Amonitów, to są zmyślone historie. Wasz praojciec Lot wierzył w Boga prawdziwego, tak jak Abraham, a teraz nawymyślali tam wasi ojcowie jakichś bogów, które oczywiście są nieprawdziwe. Chodźcie ze mną, tam będziemy czcili Boga prawdziwego. Ale ona używa i myśli na sposób ludzki, ziemski. Nie jest w stanie im jako teściowa zabezpieczyć bezpiecznej przyszłości. Nie jest im w stanie ofiarować kolejnych synów, którzy by mogli wypełnić tak zwane prawo Lewiratu, o ile dobrze pamiętam teraz nazwę, które mówiło o tym, że jeśli kobiecie zmarł mąż, to brat zmarłego miał w obowiązku pojąć ją za żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu, tak aby jego ród nie wygasł. No ale w tym wypadku oczywiście nie było takiej możliwości, bo tych braci nie było, a nawet gdyby się pojawili, no to wiadomo, że to z ludzkiej perspektywy jest marne rozwiązanie, przyznacie, prawda? No i Orpa przyjmuje te argumenty, ale Rut nie. Rut jest w ogóle i relacje pomiędzy Rut a Noemi to są zaprzeczeniem przysłów, które funkcjonują na temat synowych i teściowych. To jest coś naprawdę wyjątkowego. No, w dzisiejszych takich sprawozdaniach o relacjach rodzinnych to tam najgorszą osobą to jest właśnie teściowa, tak? To na niej się wszelkie takie negatywne, ironiczne uwagi odnoszą do teściowych, ale w tej historii było zupełnie inaczej. Nawet ta Orpa, ta, która została i powróciła do domu swoich rodziców, ona widać, że tam łzy się lały, że były te kobiety wszystkie związane ze sobą, że się wzajemnie szanowały, że się miłowały, prawda? No a to, co uczyniła Rut, to już zupełnie przekracza ludzkie pojęcie, nie? Szła po prostu w nieznane ze starowinką, z Noemi. Nie miała tam żadnych perspektyw dotyczących tego, że jej się ułoży, że będzie przynajmniej chleb miała. Ale Rut, ona miała jeszcze inną motywację. Tą motywacją była właśnie motywacja duchowa, prawda, o której tutaj wspomina Pismo Święte. Zresztą Noemi też do tego nawiązuje, prawda, w tej rozmowie. Bo w wersecie 15 Noemi mówi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, tak? Czyli ten wybór negatywny
także związany z powrotem do czci bóstw pogańskich ma miejsce. Ale ona mówi, zawróć i ty. Nie? Czyli ten właśnie element misyjny tu wydaje się zupełnie zawodzi. Nie? Ale widocznie inne cechy osobowości Noemi robiły wrażenie na tych właśnie dziewczynach. Także one przylgnęły do tej kobiety i przylgnęły też do religii. Szczególnie to oczywiście dotyczy Rut. Nie? No i ta dziewczyna idzie i później, można powiedzieć, staje się błogosławieństwem dla tej starszej kobiety. W historii tej pokazuje się też wspaniałość Bożego prawa, które nakazywało, aby osoba, która sprzedała wcześniej swoją rolę, mogła ją odzyskać poprzez prawo właśnie wykupu ze strony krewnych, mogli powrócić do swego dziedzictwa. A gdyby nawet nie było kogoś, kto by to wykupił, to wówczas w roku jubileuszowym taka ziemia wracała z powrotem do rodziny, a więc w jakiejś ewentualnie dłuższej perspektywie była szansa na odwrócenie trudnego położenia i odnowienie swoich majątności w tym względzie. No ale to oczywiście była długa droga. I w tej historii jest jeszcze jedno bardzo interesujące, kiedy ta młoda dziewczyna, kiedy przybyły do Betlejemu, decyduje się na taki krok, który na pewno był związany też z jakąś taką osobistą, trudną sytuacją pod względem właśnie relacji międzyludzkich. Kiedy przybyła na pole pewnego bogatego człowieka z prośbą, że ona tu by chciała to, co tam upadnie po żniwach, prawda, po ścinaniu, ona by to chciała sobie zbierać, prawda? No i to też bazowało na prawie Bożym, które mówiło, że kiedy będziesz przeprowadzał zbiory czy żniwa, to, co tam pozostanie, to jest właśnie dla biednych, prawda? Nie zbieraj tak bardzo dokładnie swego pola, bo być może to przyda się ludziom biednym, a jeśli nawet nie biednym ludziom, to przyda się zwierzętom, ptactwu, prawda? Ono też niech się pożywi. A więc ona skorzystała, Rut, z tego przywileju, żeby zapewnić chleb sobie i swojej teściowej z tego przepisu, który funkcjonował w prawie mojżeszowym. Możemy podziwiać właśnie to prawo dające wspaniałe możliwości właśnie zachowania godności ludzkiej, ale także możliwość bieżącego utrzymania się w trudnej sytuacji. Ale ciekawą osobą jest także właśnie właściciel tego pola. On rozmawia z tą dziewczyną, która tam zbierała na jego polu. Nie od razu on był w momencie, gdy ona tam przyszła, dopiero później się z nią spotkał. Dostrzegł, że tam chodzi po tym polu i zbiera te kłosy. No i on pyta swoich sług, którzy tam pracują, pracowników, kto to jest. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi, czytam drugi rozdział od wersetu 5. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami, czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do Rut, słuchaj córko moja. Nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj, moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazało moim parobkom, by cię nie nagabywali. A gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią.
Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A ona rzekła: łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. Jest poruszający dla mnie ten dialog i postawa tego człowieka, który kierowany, można powiedzieć, współczuciem dla biednej osoby, troszczy się o te podstawowe sprawy, o jej bezpieczeństwo, o taki komfort psychiczny. W tej pracy zaprasza ją do dzbanów, do tego, aby korzystała. Podaje, tam dalej historia podaje, że także poczęstowano ją posiłkiem. A więc z taką godnością, szacunkiem podszedł do tej osoby. Nazywa ją swoją córką. To takie jest bardzo, też dzisiaj takich słów się nie używa, prawda? Ona także tak z ogromną wdzięcznością przyjmuje te słowa. No a szczególnie to, co Boaz powiedział, prawda? Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś z teściową. A jeszcze to, że opuściłaś swój lud i skierowałaś swoje kroki po to, aby czcić prawdziwego Boga, Boga Izraela. On się będzie tobą opiekował. On jest twoją ochroną. No i widać, że to takie słowa właśnie, które możemy przyrównać do tych słów, które żeśmy czytali, prawda? Że prawdziwy przyjaciel rodzi się bratem w niedoli, tak? A więc Boaz dla Rut, a wcześniej Rut dla Noemi, to są te córki, które, czy bracia, którzy rodzą się w niedoli. I tutaj właśnie widzimy taki piękny łańcuszek postaci, które właśnie w tym względzie możemy powiedzieć, że to było coś więcej niż tylko jakieś nawiązane relacje rodzinne, ale to były ten element właśnie takiej serdecznego współczucia, element wsparcia w trudnej sytuacji, chociaż pewnie dla Boaza nie były to jakieś ogromne straty, był człowiekiem zamożnym, no ale w przypadku Rut można powiedzieć, że ona poświęciła samą siebie, aby być wsparciem dla Noemi i szła w nieznane, aby służyć też Bogu prawdziwemu. Wspomnieliśmy o Noemi, że była kiepską ewangelistką, jeśli chodzi o słowa, natomiast jeśli chodzi o życie, to jej życie musiało być potężnym narzędziem ewangelizacyjnym i Rut tutaj zdecydowała się na tego typu kroki właśnie w związku z dobrym świadectwem, jakie Noemi i jej rodzina złożyła o Bogu prawdziwym. Ale drodzy, inne opisy związane z przyjaźnią, która owocowała w doświadczeniach wspólnych. Chciałbym tutaj nawiązać do Księgi Daniela. W Księdze Daniela w rozdziale pierwszym, a także w kolejnych rozdziałach znajdujemy grupę młodych ludzi. Mnie się wydaje, że potrzeba przyjaźni szczególnie jest silnie odczuwana w okresie młodości, kiedy młodzi ludzie potrzebują przyjaciół.
Nie wiem, czy to potwierdzicie, czy nie, ale takie są moje obserwacje. Także dzieci, ja przypominam sobie w związku z tym, że ja miałem siostrę 18 lat ode mnie starszą, więc to ona była jakby już poza domem, więc ja praktycznie w moim domu byłem wychowywany jako jedynak, tak prawdę powiedziawszy. Nie miałem brata ani siostry, z którym mógłbym się pobawić, więc ja często ulegałem jednej pokusie, prawda? Mianowicie nawet wbrew woli rodziców uciekałem z domu, żeby bawić się z rówieśnikami. Czyli taka potrzeba u dziecka przyjaźni, kontaktu z rówieśnikiem, z kimś, kto może być nazwany kolegą, prawda, który na podobnym poziomie funkcjonuje. W moim przypadku była bardzo silna. Raz nawet było coś takiego, że przez okno wyskoczyłem jako przedszkolak, żeby pobiec do przyjaciół, do kolegów. A więc taka potrzeba u dziecka kilkuletniego jest bardzo silna, prawda? I potem młody człowiek, który jak już ten ognisko rodzinne jest dla niego za małe, wygląda dalej, no to oczywiście w okresie szkolnym czy takim młodzieńczym to ta potrzeba przyjaźni jest bardzo silna. Ona najpierw jest ukierunkowana zwykle na osoby tej samej płci, a więc chłopcy z chłopakami, dziewczęta z dziewczynami. No i wtedy nawiązują się takie relacje, które potrafią być bardzo silne i trwać latami, nieraz do końca życia takie przyjaźnie potrafią trwać. No i myślę, że to, co opisuje nam Księga Daniela o przyjaźni, to jest taką właśnie historią, nad którą też warto się zatrzymać. Bo oto pierwszy rozdział opisuje o grupie młodych ludzi, którzy wspólnie znaleźli się w poważnych tarapatach. Pamiętamy ich imiona? No, można powiedzieć, że mieli pierwsze i drugie imię nawet, prawda? Bo każdy z nich otrzymał jeszcze kolejne imiona, ale to było według hebrajskiego nazewnictwa, to był Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, tak? To była ta czwórka młodych ludzi, którzy znaleźli się w niewoli, no ale można powiedzieć, byli dla siebie wsparciem. Mieli zapewne różne zdolności, różne talenty, ale o wszystkich Pismo Święte wypowiada się bardzo pozytywnie, w tym sensie, że byli gorliwymi studentami w szkole babilońskiej, wyróżniali się bystrością umysłu, pojętnością, no i można powiedzieć, egzamin szkolny zdali celująco. Ale także skorzystali tutaj ze sprytu Daniela, który, można powiedzieć, całej tej grupie załatwił też właściwe pożywienie, zgodne z tym, jakie były zasady wyniesione z domów rodzinnych. Więc tutaj Daniel szczególnie się też wyróżnił. No a drugi rozdział opisuje kolejny taki obszar, w którym oni tą przyjaźń i te wzajemne relacje oni właśnie rozwijali. Jaki to był obszar właśnie, gdzie oni znajdowali w dalszych latach także wspólny język? To był obszar właśnie, który łączył ich pod względem duchowym. Otóż jest takie sprawozdanie, które nie jest jakoś może szczególnie rozwinięte, prawda, ale kiedy Daniel dowiedział się o niebezpieczeństwie utraty życia, to było związane z dekretem królewskim, gdy król wydał zarządzenie, że każdy z grupy filozofów, magów zginie, bo to po prostu są darmozjadzi, którzy nie są w stanie spełnić jego żądania i nie są w stanie opowiedzieć mu treści snu, ani nie są w stanie zinterpretować tego, co mu się śniło. No to oczywiście
Daniel akurat, gdy się o tym dowiedział, bo nie był bezpośrednio, to co Daniel takiego uczynił? Według sprawozdania Księgi Daniela, rozdziału 2. No werset 17 drugiego rozdziału nas o tym informuje. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Tutaj oni są nazwani towarzyszami, ale ja bym też śmiało powiedział swoim przyjaciołom, swoim kolegom, swoim druhom, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. A więc w dalszym ciągu ich wzajemne relacje były bardzo takie silne. Nie? Być może w związku z tym, że Daniel był głównym reprezentantem i tej grupy przed królem, to też inni skorzystali z tego, co jest w końcówce powiedziane. Mianowicie od wersetu 48 czytamy. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. A więc Daniel wiedział, że nie tylko, jak to można po ludzku powiedzieć, była jego zasługa w tym wszystkim, w całej tej historii, ale docenił także wkład swoich przyjaciół, prawda? Oni tutaj właśnie mają te zmienione imiona w wersji, której używano na dworze, jako Szadrach, Meszach i Abednego. To jest też myśl związana z tym, że próbowano ich poddać pewnej presji związanej z ich poglądami na Boga, aby porzucili wiarę w prawdziwego Boga, co wyrażało się w zmianie ich imion. Oni oczywiście tej presji nie ulegli i w dalszym ciągu się wspierali, o czym mówi trzeci rozdział, który też myślę bardzo dobrze znamy, bo to jest ten rozdział, gdy oni znowu razem występują i można powiedzieć mówią jednym głosem. Tym razem nie ma tam Daniela, ale są ci trzej przyjaciele. To jest Ananiasz, Miszael, Azariasz i odważnie stają przed wyzwaniami, które dana sytuacja przed nimi niesie. Trzeci rozdział. Pozwólcie, że przeczytamy te słowa, które do dzisiaj budzą podziw i szacunek ludzi, którzy w obliczu śmierci potrafili w ten sposób odpowiedzieć królowi. Czytamy w trzecim rozdziale od wersetu 16. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu, a jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż zwykle rozpalono. A więc była taka walka, zmaganie, ale ci młodzi ludzie trwali razem i odważnie odpowiedzieli w obliczu śmierci królu. Jest to niemożliwe, żebyśmy oddali pokłon twemu Bogu. A nasz Bóg ma moc nas wyratować. Jeśli nas wyratuje, to dobrze. A jeśli będzie inaczej, to też dobrze.
My mamy zasady, których nie chcemy się wyrzec. Nie lekceważymy Cię, nie lekceważymy Cię jako władcy. Chcemy być Twoimi poddanymi, czy jesteśmy Twoimi poddanymi, ale jesteśmy czcicielami Boga Izraela. Powstaje pytanie, czy oni byliby w stanie tak odważnie odpowiedzieć, gdyby pojedynczo występowali? Nie wiemy, jak by to było, ale jedno jest pewne, że dzięki temu, że trwali przy boku jako grupa, im na pewno było łatwiej. Zawsze jest łatwiej, gdy mamy wsparcie drugiej osoby. A więc i tutaj możemy powiedzieć, że spełniły się słowa, które czytaliśmy, że przyjaciel rodzi się bratem w niedoli. Oni tą braterskość zachowali i żaden z nich się nie wycofał w tym trudnym położeniu, w którym się znaleźli. Drodzy, przejdźmy do Nowego Testamentu, bo też i czas się posuwa już bardzo daleko. A więc Jezus i Jego uczniowie. Wiecie, Pan Jezus wyrażał się bardzo precyzyjnie i w pewnym momencie w Jego sprawozdaniu pojawia się pewna różnica w odniesieniu do Jego uczniów. Mianowicie Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zwrócił się do swoich uczniów z takimi oto słowami. Już was nie nazywam sługami, ale jak was nazywam? Nazywam was przyjaciółmi, tak? Czyli coś jakby się zmieniło w tych relacjach. One się pogłębiły, prawda? Jezus i Jego uczniowie. Nie jesteście już na tej zasadzie, że ja jestem mistrz, a wy jesteście moi podwładni, moi słudzy, ale jesteście moimi przyjaciółmi. I Jezus mówi, dlaczego oni są od tej pory przyjaciółmi? Dlatego, że przyjaciel przyjacielowi otwiera swoje serce, prawda? I Jezus otworzył swoje serce przed uczniami. Opowiedział o swoich boleściach, o tym, że jest smutno mu, że boleje, że się trwoży. Opowiedział o swoich planach, o Bożych planach względem nich, prawda? Opowiedział im wcześniej o tym, że sam musi ich opuścić, odchodzi, ale nie martwcie się, nie zostaniecie sami, ja będę z wami. Ja także ześlę wam swojego ducha, ześlę wam Ducha Świętego, który będzie wam błogosławił, który będzie was wspierał i który spowoduje, że będziecie mogli kroczyć w dalszym ciągu z wiarą i wykonywać pracę, która jest do wykonania z powodzeniem, bo On was wyposaży we wszystkie potrzebne do tego środki. A więc Jezus i Jego uczniowie, możemy powiedzieć, to było im dłużej byli razem, to te relacje się zacieśniały, aż Jezus mówi, nie jesteście już moimi sługami. Ale jesteśmy przyjaciółmi. Oczywiście ten temat można by rozwijać. Ja przypominam sobie, kiedy pewnej młodej osobie powiedziałem, zadałem pytanie, a co tam słychać u twojego przyjaciela? Mając na myśli, że mówię do osoby, która... że pytam o osobę, która jest przyjacielem, ale osoba mnie poprawiła, mówi tak, to nie jest mój przyjaciel, to jest mój chłopak. Tak? Czyli oczekiwano, że ja nie będę tą osobę nazywał przyjacielem, ale będę nazywał właśnie, tak jak dzisiaj się używa, chłopak, dziewczyna, czy chodzimy ze sobą. A ja mówię, wtedy powiedziałem coś takiego, wiesz co, wydaje mi się, że
że to określenie przyjaciel nie jest złe. Bo oczywiście przyjaciół można mieć wiele, chłopaka jednego, czy dziewczynę zwykle ma się jedną, prawda? Ale ono coś mówi więcej o waszej wzajemnej relacji, że to nie jest tylko taka relacja, żeście się w sobie zakochali, ale że też jesteście przyjaciółmi. A mówię nawet tak, a to jest nawet bardziej takie biblijne, bo w Pieśni nad Pieśniami oblubieniec do oblubienicy i vice versa mówią do siebie jako o przyjacielach, prawda? I to jest bardzo dobre. Kiedy ja sądzę, mówię też na bazie pewnych doświadczeń, także osobistych, że małżeństwa te są szczęśliwe, gdzie oprócz powiedzmy takich relacji damsko-męskich, namiętności, prawda, jakiejś miłości, jest też po prostu ludzka przyjaźń, że mąż i żona mają o czym rozmawiać. Że mają pewne obszary, gdzie mogą też wspólnie działać. To nie znaczy, że muszą w 100% jakby ich zainteresowania się pokrywać, prawda? Nie, to nie jest tak. Ale byłoby bardzo dobre, gdyby przynajmniej jakiś obszar taki mieli wspólny, na którym często się spotykają i mogą na ten temat sobie porozmawiać. Może to być jakaś część ich pracy, mogą to być dzieci, może to być Bóg i działalność w Kościele, ale bardzo dobrze, żeby tak właśnie było, żeby dzięki temu ich wzajemne relacje się zacieśniały, nie tylko jako mąż i żona, ale także jako przyjaciel i przyjaciółka. Także znaczenie przyjaźni można tutaj rozszerzyć, prawda? Także na relacje w narzeczeństwie czy później w małżeństwie. To jest, myślę, niezwykle też cenna myśl. Drodzy, chciałbym, kończąc już, życzyć, abyśmy znajdowali dobrych przyjaciół w naszym życiu. Nie ludzi, którzy wydaje się nam, że są naszymi przyjaciółmi, ale abyśmy znaleźli takich przyjaciół, które okażą się dla nas błogosławieństwem właśnie w trudnych sytuacjach naszego życia, gdy ta przyjaźń może wręcz uratować naszą duchowość, nasze życie, nasze jakieś poczucie godności. Pan Jezus, mając przyjaciół, nie uniknął momentów samotności, kiedy ci przyjaciele go opuścili, tak de facto, prawda? Uciekli i te najtrudniejsze momenty Jezus w zasadzie samotnie przewalczył. Mam tu na myśli chociażby w ogrodzie Getsemane jego doświadczenia, gdy modlił się sam, gdy uczniowie zawiedli jako przyjaciele. Ale jednego możemy być też pewni, że naszym najlepszym przyjacielem jest Jezus Chrystus i On nas nie zawiedzie. Na ludziach możemy się zawieść, ludzie są słabi, grzeszni, ale Bóg jako przyjaciel nigdy nas nie zawiedzie. Jego ramię wesprze nas wtedy, kiedy będziemy tego najbardziej potrzebowali. Pamiętajmy o tym. Amen.